Witam w kolejnym przedświątecznym filmie na kanale z mojego punktu widzenia. Dzisiaj przygotujemy razem warstwową sałatkę. Myślę, że sprawdzi się bardzo dobrze podczas świątecznych spotkań. Mam tutaj przygotowane już wszystkie składniki. Tutaj mam małą puszkę ananasa pokrojonego w kostkę, oczywiście odsączonego z syropu. I postanowiłam dać go na sam spód sałatki. Na ananasa dla koloru dam zielony ogórek pokrojony w kostkę. Oczywiście na kanale u mnie są również inne sałatki. I nie tylko, słodycze również znajdują się, i babki, i mazurki, więc zapraszam do oglądania również poprzednich filmów. A wracając do sałatki, mamy już na spodzie ananasa, zielony ogórek, a teraz dodaję seler ze słoika, około 150 gramów. W ten sposób na spodzie mamy trochę mokre składniki. Przełożymy to odrobiną majonezu. W poprzednich filmach pytałam Was o ulubioną markę majonezu. I muszę powiedzieć, że wygrał majonez kielecki, a na drugim miejscu był majonez babuni. Odrobinę wyrównałam i teraz dla koloru dodajemy kukurydzę. Na kukurydzę proponuję żółty ser, ja mam gołdę, z tartą na tarce o drobnych oczkach, żeby pasowała do selera. Na żółty ser mam skrojoną cebulę, natkę cebuli. Cebulę można dodać również na wierzch, jako zielony akcent do dekoracji. I teraz u mnie na wierzchu będą jajka, jako że Wielkanoc to święta jajeczne, to ja moją warstwową sałatkę zakończę jajkami. Nie wkrawałam, bo nie wiem, ile mi tych jajek tutaj wyjdzie. Przygotowanych mam 6 ugotowanych jaj. Jajka myślę, że warto posolić. Mnie zostało jeszcze majonezu, można go albo dodać na wierzch. Ja na razie nie będę psuła tego wyglądu. Każdy może sobie również dołożyć u siebie na talerzu. Moja propozycja sałatki wygląda tak. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, można również tą sałatkę podać w wersji zmieszanej, ale wydaje mi się, że tak wygląda bardzo apetycznie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz, i zachęcam do oglądnięcia
pozostałych filmów, dajcie znać, która propozycja świąteczna podoba się Wam najbardziej. Pozdrawiam i do następnego filmu. Do zobaczenia, pa, pa!